Historia opowiadająca o spotkaniu Jezusa z pewną samarytańską kobietą, która spotyka się z Nim przy studni, gdzie ona idzie po wodę, On tam jest. I ta rozmowa, która jest przez masy chrześcijan przeduchawiana, rozmowa, która wygląda na taką niesamowicie mistyczną rozmowę. Rozmowę, która On do niej mówi, daj mi wody, a ona z Nim do Niego mu odpowiada, Ty jesteś Żydem, ja Samarytanką, czemu chcesz ode mnie wody? Różnią nas masy różnych tam rzeczy, dzielą nas. I On tutaj do niej rzuca ten tekst, gdybyś wiedziała, kto tutaj jest przy tej studni, to byś chciała od Niego wody żywej. Tak wyglądają te zapisy. Kiedyś sobie zadałem trud i zacząłem to trochę tłumaczyć, przyglądać się na kulturowe aspekty tego zjawiska. I tu się okazuje, że to jest coś przedziwnego. Takiego, że ja się zastanawiałem, Boże, dobra, rozumiem Jezusa. Rozumiem Jezusa, Mesjasz, świadomy, wypełniony Duchem Świętym. On wie, co On mówi i On coś tam prowadzi. Jakieś te działanie swoje duchowe prowadzi. No ale ona... Co to za teksty? Daj mi tej wody żywej, że ona to łapie, że przecież mówię, to nie jest żadna teologiczna rozmowa, Boże, to nie klei się tutaj. I kiedy zacząłem to tłumaczyć, to okazuje się, że On mówi do niej, że nie znasz mnie w ten sposób, nie znasz mnie. Ja jestem posiadaczem, też ja to... Teraz wam parafrazuję. Ja jestem też posiadaczem pewnego gruntu, na którym też jest taka studnia. I w tej studni ja mam lepszą wodę niż ta, która jest tutaj. Mam lepszą wodę. I gdybyśmy się znali bliżej, to ja bym cię zaprowadził do tamtej studni i byś zobaczyła, że używając tamtej wody zyskasz więcej dla swoich potrzeb i swojej rodziny, niż używając tej wody. On taki tekst tam rzuca w tych kilku słowach. To trzeba umieć zobaczyć, jak oni ze sobą rozmawiają. I teraz ona mówi, wow, czyż ty jesteś większy niż Jakub, który ten teren nam tutaj dał i tą studnię? Czy ty masz lepszą wiedzę związaną w ogóle z rolnictwem, z życiem i tak dalej, tak? On z nią taki kontakt nawiązał i teraz ona kupuje od niego, kupuje ten temat, że on ma tą lepszą wodę. To mówi, no to zaprowadź mnie do tej lepszej wody. Chciałabym zobaczyć tą lepszą wodę, po której będę szybciej mogła osiągać różnego rodzaju sukcesy. I dopiero w tym miejscu On uwalnia do niej słowo wiedzy. Co zrobił najpotężniejszy ewangelista wszechczasów? Co zrobił najpotężniejszy głos ewangeliczny wszechczasów? Wytworzył więź z człowiekiem. Wykorzystał mądrość, znajomość nauki, znajomość kultury do tego, żeby nawiązać pewien kontakt. I w tym momencie uderzył mocą. Nie uderzył mocą na dzień dobry. Nie opowiadał jej głodnych kawałków. Był przed nią człowiekiem, ale człowiekiem większej jakości. Było to widać po jego wiedzy, po jego wyglądzie, po jego zachowaniach. Te zachowania, które dzisiaj dla nas są takie banalne, były kontrowersyjne, rewolucyjne. On się tam rozłożył przy tej studni, tak jakby faszysta położył się w ogóle przy źródle, gdzie przychodzą Żydzi, Murzyni czy jeszcze inni. A rozumiesz? On złamał konwenansę. Jego uczniowie się potem dziwią. Jak to? Jak to? Dlaczego? Wiecie, że to było rasistowskie. Zachowania apostołów były rasistowskie.
Apostołowie Jezusa mieli faszystowskie ciągoty. Trzeba umieć czytać pismo. O co im chodziło? To faszyzm. Rozumiecie? Bo oni gorsi, bo oni tacy. Ja mówię, nie rozumiecie, o co tu chodzi. Ja pokazuję im najwyższą jakość człowieczeństwa po to, żeby w następnym kroku pokazać im Boga żywego. I wiesz, o co chodzi naszemu ruchowi? Mamy być ludźmi większej jakości niż społeczeństwo, które nas otacza. Musisz być człowiekiem większej jakości. Musisz być Chrystusem w ciele. Mesjaszem obecnego czasu. Człowiekiem większej jakości. Większej jakości pod każdym względem. Twoje umiejętności muszą stać zawsze punkt wyżej. Twoja znajomość rzeczy pod każdym względem. Nie dotkniesz ludzi Bogiem, dotkniesz ludzi człowieczeństwem wyższej jakości, bo mesjaństwo to człowieczeństwo wyższej jakości, wyższego rzędu. I on tak się tam zachował. Ten potężny ewangelista pokazał nam, jak być człowiekiem większej jakości, aby móc następnie pokazać ludziom Boga. Ludzie nie wezmą Boga od człowieka, który jest tej samej jakości, co oni. To religia mówi, jesteśmy takimi samymi grzesznikami jak inni. Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi o piętro wyżej. Jesteśmy piętro wyżej. I z tego miejsca piętro wyżej jako ludzie prezentujemy, tak, coś, co dla tych ludzi jest zaskakujące. Jak można? Wiecie, wielu charyzmaniaków dzisiaj robi te rzeczy pod tytułem, że nie prezentują człowieczeństwa wyższej jakości, a jednocześnie przylatują i chcą uderzać mocą. Mam dla ciebie słowo od Boga. Chcę się o ciebie pomodlić. A kto tu jesteś? Kto tu jesteś, że ty się chcesz o mnie pomodlić? Przecież tu człowieku, wyglądasz jak menel. Myślisz jak kloszard. Jesteś słaby jak społeczeństwo, które uległo COVID-owi. Co chcesz pokazać? Kim ty jesteś? Kim jesteś? Musisz zobaczyć, co zrobił w tobie Mesjasz. Uczynił cię na swój obraz i podobieństwo. Uczynił cię człowiekiem wyższego rzędu. Nie jesteś zwykłym człowiekiem. Jesteś człowiekiem wyższego rzędu. Jesteś Supermanem. Jesteś Panem Gwiazd. Jesteś człowiekiem, który może innym ludziom pokazać prawidłowy wymiar człowieczeństwa, a następnie uderzyć w ich życie mocą Świętego Ducha w tej kolejności niewinnej. Nie bądź tacy jak inni. Bądź człowiekiem, który wyznacza kierunek, pokazuje wzór, mówi, patrzcie na mnie. Patrzcie na mnie, oto człowiek. Shakotorolera Pride. Oto człowiek. Człowiek sukcesu. Człowiek, który przyjął Ewangelię i osiągnął sukces w życiu. Oto człowiek. Oto człowiek. Hapakatara lara lara ba. Korilaj le gloris. Wywyższamy Cię, Święty Boże. Na Ciebie patrzymy. Uwielbiamy Cię. Jedyny. Kiedy trzeba zacząć się. Jedyny. Na nowo narodziłem się. Dobrze to pamiętam. Pokrzyw diabła i raj. Czuję w duchu boski wiatr. Z piekłem nie bawimy się. Życiu nie ma końca, święta zawieja w nas. Lecę, bo chcę, lecę, bo Jezus jest w tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawi mnie. Przemek, szybciej. W mym duchu ogień pali się.
Miesiące przemijają dnie. Władza w moich rękach niszczy moce złe. Gdy boisz się, to będzie tak. Słabe życie, potem śmierć. Wszystko w twoich rękach, obudź się. Lecę, bo chcę, lecę, bo Jezus jest tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Zbawił mnie. Od tego trzeba zacząć, że... Od tego trzeba zacząć, że... Na nowo narodziłem się. Dobrze to pamiętam. Pogrzeb diabła i raj. Czuję w duchu boski wiatr. Z piekłem nie bawimy się. W życiu nie ma końca. Święta zawieja w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Zbawił mnie. W mym duchu. W mym duchu. Ogień pali się. Szapelo. Noce przemijają mnie. Władza w moich rękach niszczy moce złe. Gdy boisz się, to będzie tak. Słabe życie, potem śmierć. Słabe życie, potem śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawi mnie. Lecę, bo Jezus jest tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Zbawił mnie. Od tego trzeba zacząć, że... Od tego trzeba zacząć, że... Na nowo narodziłem się. Dobrze to pamiętam. Pogrzeb diabła i raj. Czuję w duchu boski wiatr. Z piekłem nie bawimy się. W życiu nie ma końca. Święta zawieja w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest tle. Przemijają mnie. Władza w moich rękach niszczy moce złe. Gdy boisz się, to będzie tak. Słabe życie, potem śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest w tle. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus.
dzień pali się. Płyną noce, przemijają mnie. Władza w moich rękach niszczę moce swe. Gdy boisz się, to będzie tak. Słabe życie, potem śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Zbawił mnie. Lecę! Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest lem. Ty są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Lecę! Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest w tle. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Lecę! Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest w tle. Zobaczyłem jak we mgle życie, które wreszcie nie jestem. Mesjasz, Mesjasz, nazywali tak cię. Powiedziałeś, abym wstał i odważnie owo życie brał. Mesjasz, Mesjasz, tyś nadzieję mi dał. Ty jesteś dziś mój Pan, to z twoich ran płynie we mnie święta moc. Mesjasz, to pusto ludzkie ma ciało. W blasku gwiazd jestem świadkiem wielkich miast.
gwiazd. Mesjasz, Mesjasz, On uratował nas. Niosę życie tak jak Bóg, widzę starej ziemi bliski zgon. Mesjasz, Mesjasz, zdążam na Jego tron. To z Twoich rad mnie we mnie święta moc. Mesjasz, Mesjasz, to Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz, to cud, że tak to się stało. Życie, które wreszcie nie jest snem. Mesjasz, Mesjasz, jesteś nazywali tak Cię. Powiedziałeś, aby wstał. Słowałeś moc diabła w ciele. Cię brał. Mesjasz, Mesjasz, Tyś nadzieję mi dał. Tyś nadzieję mi dał. Ty jesteś dziś mój Pan. Jesteś mój Pan. To z Twoich ram. Alleluja. We mnie święta moc. Mesjasz, Mesjasz, to Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz, o, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz, Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Jestem światłem wielkich miast. Mesjasz, Mesjasz, On uratował nas. Niosę życie tak jak Bóg, widzę ziary ziemi bliski zgon. Mesjasz, Mesjasz, zdążam na Jego tron. Ty jesteś dziś mój Pan. Do swoich ram płynie we mnie święta moc. Mesjasz, Mesjasz, to Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz, to cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz, Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Ciało.
Mesjasz, Mesjasz. On przyszedł tutaj na ziemię. To Bóg, co ludzkie nasza. Żeby wyeliminować dzieła diabła. Mesjasz. On po to tu przyszedł. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. On przyszedł na ziemię po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. To był powód jego przyjścia. Na pewno nie zdradzi. W miłości Bożej Mesjasz, Mesjasz. Są tysiące aspektów. Miłosierdzie Boga zostało uwolnione poprzez posłanie Mesjasza. Mesjasz tu przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Jezus nie przyszedł na ziemię w celu przyniesienia pokoju. On nie niósł ludziom pokoju. Pokój był skutkiem ubocznym . On przyszedł ludziom rzucić wyzwanie. To są Jego słowa. Nie przyszedłem przynieść wam pokoju. On to mówi to globalnie do ludzkości. Ale miecz. On przyszedł rzucić ludziom wyzwanie. On powiedział, kto jest ze mną, ten pójdzie do nieba. Kto jest przeciwko mnie, ten pójdzie do piekła. On przyszedł przynieść ludzkości miecz. Kiedy on mówi o pokoju, mówi dopiero do tych, którzy byli już po jego stronie. On mówi, przyniosłem wam pokój, który przewyższa wszelki rozum. Wam, wam, którzy opowiedzieliście się za mną. Jeśli chcesz sukcesu w swoim życiu, to przede wszystkim, najpierw musisz być rozgniewany na wszystko, co przeszkadza ci w osiągnięciu tego sukcesu. Musisz być rozgniewany. Musisz przynieść miecz. Chcesz pokoju, to musisz dokonać w sobie podziału. Musisz się zagniewać na wszystko, co przeszkadza ci w osiągnięciu sukcesu. Chcesz sukcesu? Musisz go wywalczyć. Nie w niebie, ale w sobie samym. Jeżeli chcesz, żeby Mesjasz ci usługiwał, to powiedz do swojej duszy, duszo moja, nie przyszedłem ci przynieść pokoju, przyszedłem ci przynieść miecz. Powiedz to do duszy swojej, nie gładź jej po głowie. Dusza twoja nie potrzebuje głaskania po głowie, potrzebuje rozdzielenia. Mesjasz, Mesjasz. Bo tylko sukces jest czymś, co przyniesie ci spełnienie. Uwolnij nienawiść do wszystkiego, co ci w tym przeszkadza. Na pewno zastosuj mesjańskie posłannictwo. Wyrzeknij się wszelkiej porażki, wszelkiego nieudacznictwa. Mnie dzisiaj prowadzi. Wyrzeknij się tego. Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Mesjasz. To cud, kto ludzkie ma ciało. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Jedyny Bóg. Pan mnie dzisiaj prowadzi, Mesjasz. Jedyny
na pewno nie zdradzi. Mesjasz, Mesjasz. Do ludzkiego ciała. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Mesjasz, Mesjasz. To Bóg. To Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz, Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Mesjasz, Mesjasz. To Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Mnie dzisiaj prowadzi Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Mesjasz, Mesjasz. Tyś Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Twój duch. Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz. Na pewno nie zdradzi. Mesjasz, Mesjasz. Determinacja, o której słyszałeś wczoraj. Co ludzkie ma ciało. Mesjasz. Ona jest powodowana gniewem do porażki. To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz. Człowiek musi być rozgniewany na porażkę. Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Mesjasz. W pewnym mieście na jawie. Na pewno. W takim kraju. Mesjasz, jest pewna kobieta, która sprzedaje na ulicach jedzenie. I podszedł do niej dziennikarz, żeby to jedzenie kupić, ponieważ cały świat zaczął o niej słyszeć. I zapytał jej: babciu, ile ty masz lat? A ona powiedziała: do końca nie wiem. Na pewno już 100. Była pomarszczona. Siedziała na ulicy i sprzedawała jedzenie. I ten dziennikarz, europejski dziennikarz, zapytał: czemu to robisz? A ona powiedziała: bo kiedyś w dzieciństwie nie mieliśmy co jeść. I ja sobie postanowiłam, że nigdy moja rodzina nie będzie miała problemów z jedzeniem. I od tamtej pory dbam o moją rodzinę. Miała 100 na karku. I sprzedawała jedzenie na ulicach jawajskiego miasta. Ona miała determinację opartą na gniewie przeciwko porażce. Ona się kiedyś rozgniewała na porażkę. Ona wzięła miecz i uderzyła w porażkę. Odcięła się od niej. I wiecie co? Ona żyje, żyje i żyje i żyje. A wielu innych poumierało, bo pogodzili się z tym, że mogą nie osiągnąć sukcesu. Dla niej posiadanie motoroweru jest sukcesem. Dla niej dom, którego nie przecieka, to sukces. Kobieta odniosła sukces. Wiesz czemu? Bo znienawidziła porażkę. Nie bądź człowiekiem, który patrzy z wytrzeszczonymi jak spaniel oczyma na Boga i chce coś stamtąd wziąć. Ty jesteś efektem mesjańskiej posługi Chrystusa.
Połóż miecz w duszy swojej. Powiedz do duszy swojej, nigdy nie odniesiesz porażki. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę ci na słabość. Nie pozwolę ci na porażkę. Mów do duszy swojej. Mów mesjańskie słowa. Powiedz, ja nie jestem z tych, co się cofają i giną, ale z tych, co idą do przodu i zachowują życie. Moje nogi odbierają diabłu teren. Moja ręka jest zaciśnięta na mieczu. Pamiętacie wojowników izraelskich? Ich ręce zaciskały się tak na rękojeściach, że nie mogli puścić swoich mieczy. Makorolotowokotorolororaz. Tak się bije Filistyńczyka. Wzbudź to w sobie. Jestem tu i on tu jest, ramię w ramię, face to face. Pewność mam i wiem, że wiem, nie cofnę się, nie poddam się. Gdy przede mną wiary cel, Jezus ze mną jest. Nie pokonuje już żaden strach, Jezusa mam, on zmienia świat. I on tu jest, ramię w ramię, face to face. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus, Jezus i ja. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus, Jezus i ja. Pewność mam i wiem, że wiem, nie poddam się, gdy przede mną wiarę cię. Jezus ze mną jest, nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam, on zmienia świat. Jestem tu i on tu jest, ramię w ramię, face to face. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus, Jezus i ja. Ja i Jezus zdobędziemy.
idę przed pełną wiarcę. Jezus ze mną jest. Nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam. Jestem tu i on tu jest. Ramię w ramię, face to face. Ja i Jezus to będziemy świat. Ja i Jezus. Ja i Jezus to będziemy świat. Ja i Jezus, Jezus i ja. My wszyscy, my wszyscy, my wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy, my wszyscy, my wszyscy, prosto, my wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. Pewność mam i wiem, że wiem. Nie cofnę się, nie poddam się. Gdy przede mną wierdzę, Jezus ze mną jest. Nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam i zmienia świat. Jestem tu i on tu jest. Ramię w ramię, face to face. Pewność mam i wiem, że wiem. Nie cofnę się, nie poddam się. Gdy przede mną wierdzę, Jezus ze mną jest. Nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam i zmienia świat. Jestem tu i on tu jest. Ramię w ramię, face to face. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, na Jezusem wszystko uda się. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. My wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. Módl się! Zastanawiali się nad fenomenem Rzymu, nad fenomenem rzymskich legionów. I po latach ktoś doszedł do wniosku, że to, co łączyło rzymskie legiony przez lata, było ideą, którą wyrażali w swoim geście i w wyznaniu. Chwała i sława. Chwała i sława. Oni w to wierzyli.
wierzyli w chwałę i w sławę. Tak wierzył Rzym. I dlatego zbudował najpotężniejsze mocarstwo tamtych czasów. Chwała i sława. Oni nie dopuszczali do siebie informacji, że może się nie udać Rzymowi. Nieważne, że szło to w stronę patologiczną. Idea była słuszna. Oni patrzyli na swojego cesarza i mówili na niego: Bóg, ty masz cesarza. Wiesz, jak ma na imię, ale idea jest wciąż ta sama. Twoim powołaniem to chwała i sława. Twoja chwała i twoja sława to jego chwała i jego sława. Twój sukces to podpisanie się pod tym, że Bóg mówi prawdę. Twój sukces to podpisanie się pod tym, że Ewangelia jest prawdziwa. Amen. Rozumiesz? Twój sukces. Więc nie zgadzaj się na żadną porażkę. W sobie. Nie oddaj ani centymetra diabłu. Ani kopyto nie pozostanie w Egipcie. Ani kopyto. Kiedyś ktoś powiedział do mnie: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Nieboskłonem popłyniemy poprzez wieczne dni. Piekło razem splądrujemy. Czy pasuje ci? Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadzał wstać. Chwytam się, mój Jezus, twoich szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Ruszam z Tobą, Jezus, w święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Kiedyś gdzieś tam leży ostry miecz. Twój Duch Święty podpowiada, jak nim diabła siec. I choć dusza zardzewiała, to kierunek znam. Biorę twoje święte słowo i do przodu gnam. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Chwytam się, mój Jezus, twoich szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Chwytam się, o mój Jezus, twoich szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Przeszły lata niedojrzałe, z marszczek powstał las. A ja ciągle biegnę dalej, rozliczając czas. I na rozkaz twój załogę zbieram dzisiaj znów, by wyruszyć w nową podróż do krainy snów. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza wstać. Chwytam się, mój Jezus, twoich szat.
objawiam świat. Ci zamieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus Święty, lej. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Kiedyś ktoś powiedział do mnie: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Nieboskłonem popłyniemy poprzez wieczne dni, piekło razem splądrujemy. Czy pasuje ci? I zamienia ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, twoich szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Dziś zamieniam ciemność na blask. Ja ci zamieniam. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Chwytam się, mój Jezus, twoich szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Ci zamieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Gdzieś tam na dnie starej księgi leży ostry miecz. Twój Duch Święty podpowiada, jak nim diabła się. I choć dusza zardzewiała, to kierunek znam. Biorę Twoje święte słowo i do przodu. Ci zamienia ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Chwytam się, mój Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Przeszły lata niedojrzałe, z marszczek powstał las. A ja ciągle biegnę dalej, rozliczając czas. I na rozkaz Twój załogę zbieram dzisiaj znów, by wyruszyć świętą podróż do krainy snów. Zmieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Chwytam się, mój Jezus, twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus święty. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamie schema, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, twój.
się mój Jezus. Święty Bóg, na zawsze święty Bóg. Dziś zamieniam ciemność na blask. Święty Bóg, panie schemat, co przeszkadzał w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rok. Niech na pewno wiesz, gdzieś tam się jest. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadzał w snach. Tam się mój Jezus pojrza. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadzał w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. I na pewno też. Zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Jezus, Twój szal, już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. I na pewno wiesz. Zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty Chryst. Na pewno wiesz, dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Dusza z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Rusza z Tobą, Jezus, święty rejs. Pytam się, mój Jezus, Twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty. Ty na pewno wiesz. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój. Już na zawsze pozostawiam świat. Zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty. Kiedyś ktoś powiedział do mnie: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Nieboskłonem popłyniemy poprzez wieczne dni, tylko razem splądrujemy. Czy pasuje ci? Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój szat. Już na zawsze pozostawiam świat. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Gdzieś tam w starej księgi leży ostry miecz. Twój Duch Święty podpowiada, jak nim diabła siedz. I choć dusza żarce wiała, on kierunek znam. Biorę Twoje święte słowo i do przodu. Dziś zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, Twój już na zawsze. Zamieniam ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z Tobą, Jezus, święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Przesz
Przyszły lata niedojrzałe, z marszczek powstał las, a ja ciągle biegnę dalej, rozliczając czas. I na rozkaz twój załogę zbieram dzisiaj znów, by wyruszyć na wokół do krainy snów. Dziś zamieniam ciemność na blask, łamię swego, co przeszkadzał w snach. Chwytam się, mój Jezus, stoisz tam już na zawsze. Mój stoi! Zamieniam cię na blask, łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z tobą, Jezus święty, ryzykam sumę i żywę. Dziś zamieniam cię na blask, łamię schemat, co przeszkadza w snach. Pytam się, mój Jezus, twój szat już na zawsze pozostawiam się. Zamieniam cię na blask, łamię schemat, co przeszkadza w snach. Ruszam z tobą, Jezus święty. Uwielbiamy cię, zamieniam uwielbiamy cię, łamię schemat, co przeszkadza w snach. Chwytam się, mój ruszam z tobą, Jezus święty rejs. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście jest. Dziś zamieniam ciemność na blask. Ja proklamuję wymianę krzyżową. Łamię schemat, co przeszkadzał w snach. Proklamuję wymianę krzyżową. Chwytam się, mój Jezus, twoich szat już na zawsze błogosławieństwo dane przekleństwa. Zamieniam ja proklamuję do duszy ciemność na blask, świadomość błogosławieństwa zamiast przekleństwa. Co przeszkadzał w snach. Dzięki Jezusowi. Ruszam z tobą. Świadomość. Jezus święty. Świadomość. Ty na pewno wiesz, gdzie szczęście. Świadomość. Dziś zamieniam świadomość. Ciemność na blask. Łamię schemat, co przeszkadza w snach. Chwytam się, mój Jezus, z twoich szat już na zawsze pozostawiam świat. To za mało, że uczyniłem cię człowiekiem. Zmieniam ciemność na blask. Oto mianowałem cię Chrystusem, co przeszkadza w snach. Ruszam z tobą, Jezus, święty. Szapata Ripride Lochs. Twoja dusza widzi. Kolejna piosenka. Ona widzi, że największy sztorm jest tylko niewielką falą w oceanie, który jest pod twoją kontrolą. Swoboda. Tak patrz. I tym żyj. Patrz w nią. Patrz w duszę teraz. Jakbyś patrzył w cały twój świat. Tam jest wszystko. Cały twój zapis wiary. Znajomy adres. Dawaj tonację. Nie patrz na nich, patrz w duszę. Twój zapis wiary. Twój zapis wiary. Co masz zapisane? Co miałeś zapisane? Patrz w duszę. Zacznij. Patrz w duszę. W cały zapis wiary. Tam patrz. Ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Na pewno to już nie są sny. Patrz w duszę patrz. Miliony istot w
wokoło tronu. Pod nim blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat dziwi się, że tak bardzo nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z Nim połączy. Pomsto Boże będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. Pomsto Boże będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy me zapłaci. To jest proste. Znajomy adres. Ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Na pewno to już nie są sny. Miliony istot wokoło tronu, pod nimi blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat dziwi się, że tak kocham, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień. Pomsto Boże będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. Pomsto Boże będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy me zapłacił. Głosy aniołów, co wielbią Boga, myśli przejrzyste niczym świt. Na zawsze już, na zawsze już. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień. To co Boże będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy me zapłaci. Znajomy adres, ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Na pewno to już nie są sny. Miliony istot wokoło tronu, pod nimi blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat. Świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z Nim połączy. To, co Boże będzie wiecznie trwać, życie już mam i mogę go stracić. To, co Boże będzie wiecznie trwać, Jezus zawsze. Głosy aniołów, cudowny święty duchu, co wielbią Boga, Boga. Myśli przejrzyste i czym świt. Na zawsze już jest tylko dziś. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, pokaż nam się. To co Boże będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go poznać. To co Boże
Boże będzie wiecznie trwać. Jezus okrył to, co Boże, to, co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże będzie wiecznie trwać. Boże, to co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus pokrył już za grzechy. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus pokrył już za grzechy. Znajomy adres. Znajomy adres. Ze złota schody. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. I nagły zachwyt uczci. Na pewno to już nie są sny. Miliony i sto wokoło tronu, pod nimi blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak Bogie. No bo Jezus mnie z Nim połączył. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią już za grzechy me zapłacił. Głosy aniołów, co wielbią Boga, myśli przejrzyste niczym świt, na zawsze już jest tylko dziś. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak powiem. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. To co Boże, to co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. To co Boże, to co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus ukryłby za grzechy zapłać. Znajomy adres. Znajomy adres. Jezusie. Ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Ty nas wyprowadziłeś na wolność. Na pewno to już nie są sny. Miliony istot wokoło tronu, pod nimi blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak w ogień. Będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią już za grzechy. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią już za grzechy me zapłacił. Halleluja! Głosy aniołów, co wielbią.
uwielbią Boga. Myśli przejrzyste niczym świt, na zawsze już jest tylko dziś. Dęcia dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z nim połączy. To co może będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy. To co może, to co może będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy. Może będzie wiecznie trwać, życie już mam, mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią za grzechy mnie zapłacić. Uwielbiamy Cię, święty Duchu. Znajomy adres, ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Na pewno tu już nie są sny. Uwielbiamy Cię. Miliony istot wokoło tronu, pod nim blask i setek kusz. Na pewno tu dzieje się już. Się, że tak kocha mnie przytomnie, ale już się skończy. Obudziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień. To co może będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy nie zapłacił. Głosy aniołów, wywyższamy Cię, święty Duchu. Wielbią Boga, Ty, który nam gospodarowuje myśli ten. Przejrzyste i czyści, Ty, który dałeś na zawsze już jest tylko. Głosy aniołów, na głosy aniołów, co wielbią Boga, Ty dajesz wzrost. Myśli przejrzyste i czyści, na zawsze już jest tylko dziś. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z nim połączy. To co może będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy. To co może będzie wiecznie trwać, życie już mam i nie mogę go stracić. To co może będzie wiecznie trwać, Jezus swą krwią już za grzechy. Adres ze złota schody i nagły zachwyt u drzwi. Na pewno to już nie są sny. Miliony istot wokoło tronu, pod nimi blaski setek kusz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak bokiem, no bo Chrystus mnie z nim połączył. To co może będzie wiecznie trwać, życie już mam
stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią już za grzech. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią już za grzechy nie zapłaci. Głosy aniołów, co wielbią Boga, myśli przejrzyste niczym świt, na zawsze już. Głosy aniołów, co wielbią Boga, myśli przejrzyste niczym świt, na zawsze już. Jest tylko dziś. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak w ogień. Chrystus mnie z nim połączył. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią za grzechy. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią za grzechy. To co Boże, to co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią. To co Boże będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To co Boże będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią za grzechy. Świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie ten świat. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak ogień, no bo Chrystus mnie z nim połączył. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z nim połączył. Ten świat! Świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, w Boga rzucam się jak w ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień. Że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak ogień. Sakatarabaja! Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak w ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył.
się, w Boga rzucam się jak w ogień. Łat, zapotę, jora bra, siama da. Też ja dziwi się, że tak kocham nie przy tobie, ale ziemski czas. W Boga! Nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odnosiłem się, Boga rzucam się jak w ogień. Ten świat, ten świat dziwi się. Tak kocha nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odnosiłem się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończył. Odrodziłem się, narzucam się jak Bogiem, no bo Chrystus mnie z tym połączył. Ten świat, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończył. Odrodziłem się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończył. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak Bogiem, no bo Chrystus wie. Ten świat dziwi się, odrodziłem się, Boga rzucam się jak Bogiem. Że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas jeszcze skończył. Hej! Odrodziłem się, Boga rzucam się jak ogień. Więcej! Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak ogień. Że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończył. W Boga rzucam się, ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłem się, Boga rzucam się jak w ogień. Że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończył. Ojcze, my odrzucamy kłamstwo, odrzucamy grzech, odrzucamy pychę, odrzucamy schemat, odrzucamy religię, odrzucamy zafałszowane chrześcijaństwo. Jeden głos, podnieś ręce, módl się, przeklinamy schemat, przeklinamy schemat. Ja dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas się skończy. Odrodziłam się, ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas. Odrodziłem się, w Boga rzucam się jak w ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie. Odrodziłem się, w Boga rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas. Odrodziłam się, w Boga rzucam się jak w ogień. Ten świat dziwi się, że tak kocham nieprzytomnie, ale ziemski czas. Odrodziłam się, Boga rzucam.
się jak ogień. No więcej! Jak jeszcze więcej! Poszerzaj! Poszerzaj otwór przepływu! Więcej wody! Więcej wody! Więcej wody! Twoje ramiona silne, twoje barki mocne, twoje plecy proste, twoje dłonie wielkie, twoje oczy daleko widzą. Zamiast jednej myśli trzy. Lokotora lalalala sena taradarasa. Przewidujesz krok przeciwnika na trzy jednostki czasoprzestrzenne. Przewidujesz krok przeciwnika. Bierz to! Szokotara lada wakala ta senana itala. Przewidujesz krok przeciwnika na trzy jednostki czasoprzestrzenne. Zanim powstanie plan, przewidujesz skutek. I la parala darawa katara larala. Widzisz. Bo Chrystus nie z nim połączy. I na parala. Dziwi się, że tam kocha mnie przy tobie. Ale ziemski czas już się skończy. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak w ogień. Nie na nabaw. Świadczy się, że tak kocha mnie przytomnie. Ale ziemski czas już się skończy. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień. Świadczyli się, że tak kocha nieprzytomnie. Ale ziemski czas już się skończy. Odrodziłem się w Boga, rzucam się jak w ogień. No bo Chrystus mnie z nim połączy. Ten świat dziwi się, że tak kocha nieprzytomnie. Oto wyrywam z twoich trzewiów. Ale ziemski czas już się skończy. Nieprzyjacielską strzałę. W Boga rzucam się jak w ogień. No bo Chrystus mnie z nim połączy. To strzała myślenia, że masz. Na barlare, ne, 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 ne,
Ja dziękuję Ci, że Twoi ludzie ciężkie rytmy są pozbywani. Teraz opuszcza ich wszelka iluzja. Ojcze, uwielbiam Cię za to, że moje trzewia opuszcza wszelka iluzja. Amen. Że ludzkie trzewia opuszcza wszelka iluzja. Bo teraz święta pustka, święta pustka, święta pustka, święta pustka, święta pustka, święta pustka. Uluru tutu wokota jarala dawaka teraz będziesz czuł smak wody. Zobaczysz, jak smakuje inna woda. Zobaczysz, jak smakuje woda inna ze studni mesjańskiej, a nie Jakubowej. Teraz będziesz widział. Będziesz widział dziś, będziesz widział jutro, będziesz widział pojutrze, będziesz w tych dniach widział. Będziesz odczuwał, będziesz rozumiał inną wodę. Będziesz rozumiał, o czym mówił. Będziesz rozumiał, o czym mówił tam w Samarii. Będziesz zrozumiał, o czym mówił tam w Samarii. Inna woda! Inna woda! Inna woda! Urodowena laba! Ela tu! Inna woda! Nie Jakubowa, inna woda. Ulala barala darajla. Szekajla hesza. Ty tajleś. Izrael wykończy przywódcę Hezbollahu. Teraz. Oto czas. Znów inny czas. Wpadł kolejny wróg. Obejrzyj to. Miliony istot wokoło tronu, pod nimi blaski setek burz. Na pewno to dzieje się już. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odnosiłam się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z Nim połączył. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Jezus swą krwią za grzech zabrał. Głosy aniołów, co wielbią Boga. Myśli przejrzyste, niczym świt. Na zawsze już jest tylko dziś. Głosy aniołów, co wielbią Boga. Myśli przejrzyste, niczym świt. Na zawsze już jest tylko dziś. Ten świat dziwi się, że tak kocha mnie przytomnie, ale ziemski czas już się skończył. Odrodziłam się w Boga, rzucam się jak w ogień, no bo Chrystus mnie z Nim połączy. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Jezus, to, co Boże. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. To, co Boże. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Życie już mam i nie mogę go stracić. To, co Boże, będzie wiecznie trwać. Alleluja. Jeżeli jesteś mężczyzną, który widzi w swoim życiu słabość, słabość finansową, nie potrafisz ogarniać należycie,
życia jako mężczyzna. Nie sprawdzasz się. Drobisz. Widzisz, że nie stajesz na wysokości zadania. Nawet masz dobre chęci, ale ci nie wychodzi. Zapraszam do przodu. Cofnijcie się. Wszyscy mężczyźni tacy. Zapraszam. Zapraszam. Stawajcie twarzą do kościoła. Twarzą do kościoła. To nie jest wstyd być słabym. Wiecie, co jest wstydem? Wstydem jest tworzenie środowiska, że jest się silnym. Amen. A jednocześnie bycie słabym. Tacy ludzie są przez diabła dziesiątkowani. Facetem nie jest się dlatego, że się ma jaja. Facetem jest się dlatego, bo się ma charakter. To charakter czyni cię mężczyzną, a nie jaja. Jaja czynią cię samcem. Charakter czyni cię mężczyzną. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Jesteście samcami, bo macie jaja. Ale potrzebujecie zmian w charakterze. A Bóg jest mistrzem o zmian w charakterze. Przesuńcie się jeszcze kawałeczek do przodu. Jeszcze kawałeczek. I teraz zapraszam tutaj do mnie. Julita, podejdź do mnie tutaj. Julita, Ewa, Basia Zielska. Zapraszam. Sylwia Banasiewicz. Zapraszam do mnie. Nina, wstawaj do pracy. To jest, wiem, że tak się czujesz. Chodź tutaj. Chodź, wstawaj tu z dziewczynami. Kto mi tu jeszcze umknął? O, zapraszam cię. Ty jeszcze mi umknęłaś. Kto mi jeszcze? Klaudia, zapraszam. Będziecie się modlić o tych ludzi. Będziecie kłaść na chłopaków z tyłu ręce i uwalniać moc do ich życia. Nie chcę, żebyście stały nad nimi, gromiły demony, czy cokolwiek innego robiły. Chcę, żebyście uwalniały moc w ich życie. Kładźcie na nich ręce i uwalniacie moc waszego ducha. Klaudia, od tamtej strony. Nina, od tamtej strony. Podzielcie się, ty bardziej idź tam. Julitka, idź tam w tą stronę. Ewa, idź do prawej jeszcze. I kładźcie po kolei na chłopaków ręce. Każda na jednego. I uwalniajcie moc, Julitka. Po kolei. A wy, panowie, przyjmujcie moc Świętego Ducha. Moc. Uwalniajcie im moc też w nogi. Dziewczyny, uwalniajcie im moc w nogi. A wy przyjmujcie. Przyjmujcie. Przyjmujcie! Siła! Siła charakteru! Siła charakteru! Od niczego ich nie uwalniajcie! Uwalniajcie tylko moc w nich! Moc! 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 Lecz siła! Luru, luru, lundene, la la praj, la la lajs! Wyla, reina, reina, odczynas! Siła! Nura, ta wakaj! Nie teraz! Niech przyjmują ojcze z mojego! Teraz! Posłał teraz! Sietolony, mena, parra, la daj! Lo, szaja, la parla, delas! Dieto, pila, prendalo! Szatanem twarzą w twarz posłałeś posłowie wiarę, co rozgoni ciemne skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as
Alleluja. Z szatanem twarzą w twarz. Alleluja. Demony mocą pobite. Toda wszystko jest do uszy. Z uśmiechem leczę i trupy. Niosą swą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad rokiem. Błyska światło z tych oczu. Słowa nie słudzę jej. Pozbawi swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Pozbawi swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Nie chmury wiszą nad światem. Ciemności człowiek się miotnie teraz. Zagłębia się w swoje fobie. Umiera się w swoje. Noc krzemu lekka i gęsta. Ponuro osiada na twarzach. Zatacza swe kręgi. Diabelską nutę powtarza. Śmierć przychodzi w swej ciszy. Bezwładnie mijają godziny. Czasem tylko jest słychać. Nikt ci te złapaje czyny. Lecz gdzieś tam wysoko nad brokiem błyska światło z twych oczu. Przenika mnie strudzenie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Z szatanem twarzą w twarz. Demony mocą pobite. Wywyższamy Ciebie, Święty Duchu. Toną z tych łezka łuży. Ty, który przemieniasz człowieka. Z uśmiechem deprowadzasz to piętro wyżej. Niosąc swą prawdę dla ludzi. My ręce wysoko nad brokiem. Ale i w duszy i ciele. Błyska światło z mych oczu. My słowa nie strudzenie. Niosą twe Jezus zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. On jest jak wiatr. I stanął twój Chrystus jak as. Jak wiatr. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. On jest jak wiatr. Ciemne, skłębione zasłony. Alleluja. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Jeden głos. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni jeden duch, ciemne, skłębione zasłony. Jedno ciało. I stanął twój Chrystus jak as. Jedna krew. Szatanem twarzą w twarz. Jeden chrzest. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni
ziemię skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą twarz. Tomek! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Więcej, więcej, więcej! Ziemię skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Chodź Bartek na scenę. Z szatanem twarzą w twarz. Chodź. Wskakuj na scenę! Ciemne, skłębione zasłony. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Halleluja! I stanął tu Chrystus jak as. Halleluja! Szatanem twarzą w twarz. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą twarz. Uwalniaj wiarę! Uwalniaj wiarę! Ciemne, skłębione zasłony. Uwalniaj wiarę! I stanął Twój Chrystus jak as. Módl się tak z wiarą! Szatanem twarzą twarz. Posłałeś swój wiatr, to rozgoni. Tak! Ciemne, skłębione zasłony. Mocniej! I stanął Twój Chrystus jak as. Siła jest w Tobie! Szatanem twarzą twarz. Siła jest w Tobie! Posłałeś swój wiatr, to rozgoni. Siła jest w Tobie! Ciemne, skłębione zasłony. Siła jest w Tobie! I stanął Twój Chrystus jak as. No właśnie! Szatanem twarzą twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Halleluja! Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Mocniej! I stanął Twój Chrystus jak as. Masz więcej, więcej, więcej! Szatanem twarzą w twarz. Słuchaj, jak to rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ziemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ziemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as. Kościele! Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ziemne, skłębione zasłony. Tomek! I stanął Twój Chrystus jak as. Rozpędzasz się! Szatanem twarzą w twarz. Rozpędź się jeszcze bardziej! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. To dopiero drzwi! Ziemne, skłębione zasłony. Stanąłeś drzwi! I stanął Twój Chrystus jak as. Teraz czas na pacyfisto! Szatanem twarzą w twarz. Przed tobą pacyfisto! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Przed tobą pacyfisto! Ciemne, skłębione zasłony. Znajdziesz pacyfisto! I stanął Twój Chrystus jak as. Znajdziesz pacyfisto! Szatanem twarzą w twarz. Znajdziesz.
Chwałę swój wiatr, co rozgoni. Ziemię skłębione ze słony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Demony mocą pobite, toną w swych łezkach łzy, z uśmiechem depcze ich trupy, niosą swą prawdę dla ludzi. Dziś wielu z was dostanie pazury. Mę ręce wysoko nad brokiem. Dziś wielu z was dostanie pazury. Wyska światło z ich oczu. Stalowe pazury. Słowa nie strudzenie. Demony, demony, demony mocą wyrosną pobite, ci stalowe pazury. Toną w tych łezkach łzy. Zobaczysz to w sferze piśmę zupy. Depcze ich trupy. Komunikaty z twoimi wrogami. Mę ręce wysoko w modlitwie to zobaczysz. Błyska światło z nich oczu. Zobaczysz to. Bez słowa nie strudzenie. Zobaczysz to w kontakcie z urzędnikami państwowymi. Wątpię Jezus zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ze świeckimi władcami. Ciemne skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as. Szatany twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś! Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Twarz orła nigdy się nie zmienia. Jest zawsze taka sama. Czy orzeł pielęgnuje swoje młode? Czy jest w bliskiej relacji z samicą, czy też poluje albo zabija wroga, jego twarz jest ciągle taka sama. Orzeł nie zmienia wyrazu twarzy. Wciąż tak samo patrzy,
wciąż tak samo wygląda. Dlatego masa zwierząt, które są wrogami orła, naturalnymi wrogami, nie jest w stanie rozpoznać różnych działań orła. Orzeł, kiedy atakuje, nie nastroszy się. On tego nie robi. Wiesz, co robi atakowany orzeł? On się wzbija. Amen. Ma zdolność akomodacji. To znaczy, że z bardzo dużej wysokości potrafi jak lornetką przybliżyć to, co się dzieje na ziemi. A potem pikuje i wystawia szpon. I jest po ofierze. Nie pokazuje niczym tego, że właśnie za chwilę będzie niszczył i zabijał. Nie pokazuje, że będzie polował. Dlatego to orzeł jest symbolem proroka. Bóg powiedział do Ezechiela: utwardzam twoją twarz. A oryginał mówi: usztywniam twoją twarz niczym kamień krzemienny. Usztywniam. Ezechiel wszedł do Izraela ze słowem od Boga, bez jednego grymasu na twarzy. Nikt nie wiedział, czy jest wesoły, czy smutny, czy jest zadowolony, czy jest niezadowolony. Tego uczyli się prorocy od Boga. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy Samuel wchodził do wioski, wybiegli starsi wioski, zapytali: z czym przychodzisz i co niesiesz? Przyszedłeś ogłosić pokój czy wojnę, bo po nim nie było widać, po prorokach nie było widać, co oni niosą. Wiecie czemu? Bo oni nie nieśli ani dobra, ani zła, ani śmierci, ani życia. Oni nieśli Słowo Pańskie. Oni nieśli jak ciężar Słowo Pańskie. Przynosili i w ostatniej chwili działali zgodnie z planem. Jesteś pokoleniem proroczym. Stabilne, zrównoważone życie wewnętrzne. Sfokusowanie na sukces. Życie modlitwą. A nie upodobnianie się do tego świata poprzez to, że wstaje rano i czuje się poniżony, odrzucony, niechciany, załamany, niepotrafiący żyć. Płaczę, bo mnie zmoczył deszcz i cierpię, bo mnie spaliło słońce. Idę do psychologa dlatego, że w pracy mnie nie lubią. Jesteś pokoleniem proroczym, z usztywnioną twarzą. Rozumiesz, o czym ja mówię? Ja potrzebuję mniej więcej 30 sekund, żeby zamienić się z mega uroczego, sympatycznego człowieka, który jest absolutnie kompatybilny z uczuciami innego człowieka, w kompletnego, psychopatycznego zabójcę. Potrzebuję 30 sekund mniej więcej. Dzisiaj rozmawiałem tutaj z Julitką i powiedziałem, gdyby mnie dzisiaj przebadano i by mnie oszukał psychiatry, prawdopodobnie bym miał orzeczenie, że jestem psychicznie chory. Tylko cholera, ja właśnie jestem zdrowy. Właśnie oto prawdziwe człowieczeństwo piętro wyżej. Pełna kontrola nad swoim życiem. Bo owocem odrodzonego ducha jest samokontrola. Równowaga. I sfokusowanie na sukces. Jesteś człowiek pański. Módl się jak człowiek pański. W ciemności człowiek. Patrz w zapis wiary, który masz w duszy. Zagłębia się w swoje fobie. To twoje życie. Umiera, kuląc się w sobie. Moc grzechu lekka i gęsta. Ponuro osiada na twarzach. Se wzbiegła, zatacza swe kręgi. Diabelską nutę powtarza. Śmierć przychodzi w swej ciszy. Bezwładnie mijają godziny. Czasem tylko je słychać. Jak z sideł zła pajęczyny. Lecz gdzieś tam wysoko nad mrokiem światło, światło tych oczu przenika niestrudzenie. Śmiertelnie zimne przestrzenie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I
Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Mocą pobite, uwielbiam Cię, Święty Duchu. Toną z tych łyska łuży, z uśmiechem depcze ich trupy, niosą swą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem, błyska światło z mych oczu. Me słowa niestrudzenie niosą Twoje zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Demony mocą pobite, uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Kto nam swych łezka łuży, uśmiechem depcze ich trupy, niosą swą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem, błyska światło z ich oczu. Me słowa niestrudzenie są Twe, Jezus, zbawienie. Demony mocą pobite, toną w swych łezka łuży, z uśmiechem lewcze ich trupy, niosą swą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem, błyska światło, me słowa niestrudzenie są Twe, Jezus, zbawienie. Swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak nas, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak nas, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz.
posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Halleluja. I stanął twój Chrystus jak nie was. Ustawaj, nie ustawaj. Z szatanem twarzą twarz. Nie ustawaj. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. On im powiedział. I stanął twój Chrystus jak nas. Módlcie się i nie ustawajcie. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Kiedy przyjdzie ciemne, Pan. Skłębione zasłony. Niech zastanie was szumające. Z szatanem twarzą twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Niech lampy wasze będą zapalone. Z twarzą w twarz. Niech będzie w nich oliwa. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Aby nie zastał was śpiącymi. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Ciemne, skłębione zasłony. Halleluja. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Dwa razy usłyszałeś twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Raz powiedziałem. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni dwa razy usłyszałeś ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Słowo pewne. Z szatanem twarzą w twarz. Słowo moje pewne. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Cofnijcie się kawałeczek do tyłu. Proszę, żeby wyszli do przodu ludzie, którzy mają różnego rodzaju zapalenia obecnie. Grajcie, proszę. Jeżeli masz zapalenie w organizmie, zapraszam do przodu. Również wszystkie osoby, które mają choroby skóry, ustawiajcie się. Osoby mające problem z gronkowcem,
Jeżeli nie wiesz, na pewno możesz podejrzewać u siebie gronkowca, wyjdź do przodu. Uporczywe bóle głowy, nie chwilowe, ale uporczywe, z którymi nie radzisz sobie od dawna. Problemy z oczami różnego rodzaju. Zagraj ten początek. Różnego rodzaju krwawienia, nieprzypadkowe, ale systematycznie się pojawiające. Z różnych miejsc, wewnątrz, na zewnątrz. Proszę, ewangeliście, żebyście podeszli. Tomaszu, jeżeli możesz, mógłbyś? Krystian, mógłbyś? Bardzo was proszę. Ewangeliści, również podchodźcie, módlcie się o ludzi. Uzdrawiajcie ich. Proszę, żebyście tylko uzdrawiali. Nie módlcie się, proszę, o inne sprawy. Po prostu ich uzdrawiajcie. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię. Dałeś mi swój znak. Ewangeliści, proszę, podchodźcie. Tutaj jeszcze są ludzie, którzy potrzebują. Serca mego krzyk głębi nocy. Halleluja. Żyłem wiele lat, wiedząc, że to gra. Dobro, zło i cios. Tu jeszcze są osoby, które potrzebują. Ewangeliści, proszę. Płacą za ten krok. W głowie cień i tłok. W piekło wrosłem. Z tyłu stawajcie ludzie, żeby łapać ludzi, jeżeli ktoś będzie upadał. Dbajcie o to. Pracujcie, współpracujcie ze sobą. Współpracujcie. Wyzwolenie rozbiło cię. Współpracujcie. Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Okres burz mój bunt. Reszta kościoła uwielbia Boga. Reszta się modli, kochani. Rzucam się na to jest usługa. Pokutuję. Módl się i uwielbiaj Boga. Widzę rany Twe, pęka serce me. Wkraczasz, Jezus mój, i ratujesz. Halleluja. Boże, wyzwolenie wtargnęło w nas. Boże, wyzwolenie zmieniło czas. Boże, wyzwolenie rozbiło dzień. Bóg z nami jest. Boże, wyzwolenie ma prawy głos. Boże, wyzwolenie odmienia los. Boże, wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Dałeś mi swój znak, bym porzucił świat. Serca mego. Modlimy się. Z głębi nocy. Halleluja. Żyłem wiele. Halleluja. Lat, wiedząc, że to gra. Halleluja. Dobro, zło i cios prosto w oczy. Modlimy się. Biegłem. Usługa i modlitwa. Kończysz usługiwać, uwielbiaj od razu Boga. Czci. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Zostałeś uzdrowiony, uwielbiaj Boga. Dziękuj Mu. Boże wyzwolenie rozbiło Cię. Uwielbiaj Go. Bóg z nami jest. Szuro, lo, lo, lo. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Okres burz mój bunt, utracony grunt. Rzucam się na twarz. Wkraczasz, Jezus swój, i ratuj.
drgnęło w nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozbiło Cię. Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Targnęło nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozbiło Cię. Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Wątroba i nerki. Kto ma problemy z wątrobą albo z nerkami, zapraszam Boże tutaj. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Osoby, które mają Boże problemy z wątrobą lub z nerkami, ustawiajcie się tutaj. Bóg z nami jest. Te osoby tylko, proszę. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozbiło Cię. Prawdy głos. Boże wyzwolenie. W szeregu ustańcie. Wątroba i nerki. Boże wyzwolenie. Podchodźcie do nich, bardzo proszę, ewangeliści. Bóg z nami jest. Uzdrawiajcie ich. Drogą na sam szczyt. Drogą na sam szczyt. Idę, aby wątroba i nerki. Ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt. Aby żyć ręką Boga dziś. W szeregu proszę stawajcie. Nie z tyłu, w szeregu. Wątroba i nerki. Jeśli zostałeś uzdrowiony, odchodzisz. Ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt. Reszta Kościoła uwielbiajcie Boga. Módlcie się. Tego się uczymy. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć. Ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt idę, aby żyć. Modlitwy o uzdrowienie, przyjaciele. Przypominam usługującym. Nic więcej nie robicie. Uczcie się korzystać z namaszczenia. Dałeś mi swój znak, bym pożył. Osoby, które mają przepuklinę, jakakolwiek forma przepukliny, oraz problemy neurologiczne wynikające z brania narkotyków. Objawia się to między innymi trzęsieniem rąk. Zapraszam. Przepuklina, problemy neurologiczne. Brałeś narkotyki, trzęsą się ręce, stawajcie jedno przy drugim. Przepuklina, stawajcie przy nich. W szeregu. Ewangeliści, podchodźcie do nich. W piekło wiosłem. Boże wyzwolenie wtargnęło. Reszta Kościoła, módlcie się. Boże wyzwolenie zmieniło czas. To jest spotkanie. Boże wyzwolenie Kościoła. To czas modlitwy. A to jest część tej modlitwy. Boże wyzwolenie rozbiło Cię. Boże wyzwolenie odmienia los. Korzystaj z namaszczenia i odpowiadaj na nie. Bóg z nami jest. Okres burz mój bunt, utracony grunt,
rzucam się. Proszę, żeby podchodziły osoby zgodne ze słowem wiedzy. Inne modlitwy będą po nabożeństwie. Tylko modlitwy związane ze słowem wiedzy. Wkraczasz, Jezus mój, i ratujesz. Nie teraz, bo nie teraz. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Uwielbiajcie, módlcie się, módlcie Kościele, módlcie się. Boże wyzwolenie rozbiło się, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawny głos, Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie tu się jest, Bóg z nami jest. Okres burz. Okres burz, mój bunt. Tylko modlitwy w temacie słowa wiedzy, które były, inne nie. Rzucam się na twarz, pokutuję. Bóle w barkach i w obojczykach. Widzę rany w obręczy barkowej. Pęka serce. Bóle w obręczy barkowej. Wkraczasz się. W szeregu się proszę ustawiać. I ratuję. Reszta się modli, uczcie się tego. Burz, mój bunt. To nie jest kino, to jest życie wspólnoty. Rzucam się na twarz, życie wspólnoty. Pontuję. Widzę rany, pęka serce me. Wkraczasz, Jezus mój, i ratujesz. Boże wyzwolenie. Ustawiamy się w szeregu. Boże wyzwolenie. Ewangeliści, podchodzicie do ludzi, którzy stoją w szeregu przede mną. Boże wyzwolenie rozbiło cień, Bóg z nami jest. Choroby jajników. Boże wyzwolenie. Każda choroba jajników w szeregu przede mną. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest, Bóg z nami jest. Choroby jajników. Módlcie się od razu. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie to w szeregu jedno koło drugiej. Ewangeliści, podchodźcie, módlcie się, kładźcie ręce. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Prawa noga, prawe kolano. Boże wyzwolenie to święty gest. Prawa noga, prawe kolano, odcinek lędźwiowy prawej nogi. W szeregu stawiajcie się, ewangeliści, od razu podchodźcie. Od razu podchodźcie. W szeregu nie jedni za drugimi, pamiętajcie. Po długości. Nie stajemy z tyłu w kolejce po długości. Osoba, która przyjęła uzdrowienie, odchodzi do tyłu, uwielbia Boga. I dziękuję, że nie idzie do piekła. Prowadzony. To życie wspólnoty. Normalne życie chrześcijańskie. Módlcie się. Modlitwa to twój oddech. Oddech. Modlisz się słowem i czynem. Modlisz się też, kiedy przyjmujesz uzdrowienie. Kiedy przyjmujesz to, co Chrystus zrobił na krzyżu od usługującego, też się modlisz. Ponieważ jesteś elementem przepływu duchowej mocy. Więc modlisz się dając i modlisz się biorąc. Teraz proszę, posłuchajcie. Proszę, żeby wyszły do przodu osoby, które odczuwają już od dłuższego czasu ciężar odpowiedzialności, który jest nieracjonalny. Być może nałożono na ciebie go, dlatego że uważano to za słuszne. Może sam na siebie go nałożyłeś i cierpisz. Niesiesz ciężar. Proszę ustać tutaj przede mną, w tym miejscu. Tu jest więcej miejsca. Takie osoby proszę ustać przede mną. Niesiesz ciężar odpowiedzialności i jest ci ciężko. Jezus powiedział, brzemię moje jest lekkie. Amen. Jeżeli jest ci ciężko, niesiesz coś w szeregu, proszę, ustawajcie. Ja muszę widzieć, ile tu jest osób. Jeżeli jest ci ciężko,
to znaczy, że nie jesteś wykonawcą Bożej woli. Jest ci ciężko. Jezus powiedział, jarzmo moje jest lekkie. Wola Boża jest dobra, miła i możliwa do wykonywania. A rozumiecie? Pastorzy, mam prośbę i liderzy w kościołach, podchodźcie, módlcie się o ludzi. Podchodźcie do nich z przodu, cofnijcie się kawałeczek do tyłu, ale stawajcie w szeregu. Podchodźcie do nich, pastorzy, liderzy, i zdejmijcie z nich te ciężary. A wy powierzcie troski wasze Bogu. On ma o was staranie. On umarł na krzyżu po to, abyśmy mogli żyć życiem w obfitości, lekkim i dobrym. I nawet jeżeli człowiek Boży miałby ponieść śmierć męczeńską, to nie będzie to dla niego ciężkie. Ciężary są dla szatana. Niech szatan nosi ciężary. Życzę mu tego z całego serca. Niech demony noszą ciężary. Niech będzie im źle. A ty zrzucaj to. I teraz modlisz się do Boga przez to, że zrzucasz ciężar. Wyobraź sobie proste rzeczy, lekkie rzeczy. Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co miłe. Pomyśl o tym, co miłe dla ciebie. Nie musisz myśleć o Bogu. Pomyśl o czymś przyjemnym dla ciebie. I pozwól, aby usługujący zdjął z ciebie ciężar. A potem zapamiętaj, że możesz to zawsze robić sam, gdyby on znowu przyszedł. I ciesz się swoją lekkością. Aleluja, bola baba baralara na baralara hananananana kalidoloro kodrydry decyzy. Lekko. Zrzucajcie ciężary. Niczego innego nie róbcie, proszę, przyjaciele, z ludźmi. Tylko ściągajcie z nich ciężary. A wy po prostu módlcie się lekkością swoją. Proszę, nie usługujcie im teraz inaczej. Nie pouczajcie ich. Zdejmijcie z nich ciężar. To proste ruchy wiary są. Proste ruchy wiary. Poczułeś lekkość. Odejdź, jeśli możesz. Pastorzy, liderzy, ktoś jeszcze tam może potrzebuje, nie wiem, stoją ludzie. Podchodźcie do nich, proszę. Ściągajcie to. Usługa mocy przez wiarę, nic innego. Silni są zobligowani w kościołach, aby nosić ciężary słabych. Dzisiaj liderzy niosą twój ciężar. Ale potem oni odejdą do swoich domów, a ty zostaniesz ze swoim życiem. Władzę, którą masz, musisz stosować na co dzień, aby żyć lekkim, codziennym, dobrym życiem. Oto Ewangelia sukcesu. Baba Babareja. Czy tam jeszcze ktoś potrzebuje modlitwy, czy nie? Jeżeli ktoś potrzebuje, podejdźcie bliżej tutaj, żebyśmy widzieli. Ustawiajcie sobie równo tutaj, a liderzy będą podchodzić do was.
głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Kiedy jedni drugich brzemiona nosicie, robicie obrót mocy. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Kiedy przyjmujesz od lidera, od kogoś silniejszego niż ty, od razu się ucz. Ucz się samodzielności, jak dziecko, które zostało przez rodzica do czegoś przygotowane. Bo to ty jesteś panem twojego życia. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. 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 Królem. Z głębi serc wyznajemy, jesteś 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 królem. Tylko usługa mocy przez wiarę. Nie duszpasterzujcie. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Nie w tej chwili. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Módlcie się, przyjaciele. To nie jest teatr, to jest dom. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. To dom. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. 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 Proszę, żeby podeszli prorocy, czynni na urzędach. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Czynni na urzędach prorocy. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Zapraszam. Z głębi serc wyznajemy, jesteś królem. Zapraszam wszystkich proroków na urzędach, czynnie pełniących swoją służbę. Do mnie tutaj proszę. Nie nasiadaj. Nowy czas. Stare przemija znów. Musisz się przyzwyczaić, że stare przemija. Do starego się nie przyzwyczajamy, bo stare co? Przemija. Stare przemija, kończy się. Rozumiecie? Jeśli przyzwyczajasz się do starego, to stare nie przeminie. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, co ci powiedziałem. Jeśli się przyzwyczajasz do starego, to użyczasz energii z nowego staremu, aby żyło. Taką masz władzę w Bogu, tak może każdy człowiek. Nie wolno pożyczać energii z nowego staremu.
Jest to sprecyzowane w przypowieści o bukłakach i winie. Tego nie wolno robić. Stare jest żarłoczne. Będzie chciało tej energii. Kiedy zaczniesz udzielać nowej energii czemuś, co jest stare, stare będzie żarło bez opamiętania i będzie puchło. A ty będziesz cierpiał przez to. A przy tym wszystkim nowe nie będzie miało siły, aby się rozwijać. Nie zabieraj nowemu, aby trzymać stare. Wspomnienia starego to pielęgnacja, to czczenie, to religia. To religia. To religia. Stare przemija. Przemija. To jest bezużyteczne. Rozumiesz, czym to jest? Czujesz się dziwnie. Nie masz czegoś, co przed chwileczką cię co? Upiększało? Dawało ci pewnego rodzaju wartość. Czyniło cię kimś. Miałeś to zarejestrowane w swojej głowie, jaki jesteś. Codziennie widziałeś się w lustrze z tym, co towarzyszyło ci od jakiegoś czasu. Ale nowy czas wymaga tego, żebyś rozstał się ze starym wizerunkiem. Ze starym wizerunkiem. Stary wizerunek przemija. To jest modlitwa. Podejdźcie do niej. Obcinajcie jej włosy. A wy się modlcie. Zapraszam. Nic więcej jej nie mówcie. Nic więcej. Wy się módlcie. Nic więcej. Kiedy stare przemija, nie ma tam nic. Nie ma sentymentów. Nie ma doradztwa. Wiesz, co musi stać się ze starym? Musi przeminąć. A potem zostać wyrzucone. Nie wolno zostawić sobie tego na pamiątkę. A wiesz czemu? Ponieważ będziesz zabierał energię nową. Ucz się, że każdy czas jest czasem nowym. Oto wszystko czynię nowym. Wciąż, wciąż, wciąż i wciąż. O, to jest bardzo ważne, co mówimy dziś. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jaki mam styl ubierania. Powiedziałem, kosmopolityczny. Kosmopolityczny. Bo taki jest mój duch. Kosmopolityczny. Nie żałuj starego. Podchodźcie do niej, prorocy, chcę, żebyście obcięli jej włosy. Do końca. Tak, do końca. Obcinacie jej włosy, prorocy. Do końca obcinacie włosy. Nic nie zostawiacie. Wyrzucacie tam włosy, gdzie jest ich miejsce. Nie pozostawiacie jej ich na głowie. To jest modlitwa. Zrozumcie to. I teraz mam słowo dla was, którzy jesteście rodzicami i wychowujecie swoje dzieci, małe dzieci.
Ja nie mówię do tych, którzy już wychowaliście swoje dzieci albo popełniliście pewnego rodzaju błędy i dzisiaj naprawiacie wasze dzieci. Nie. Mówię do tych, którzy macie małe dzieci i wychowujecie je. Wychowujcie dzieci dla Pana. Nie dla ciebie. Dzieci wychowuj dla Pana. Rodzice, jeżeli jeszcze się nie rozstaliście ze swoimi dziećmi, proszę, żebyście dzisiaj wieczorem uklękli sobie przed waszym Bogiem i rozstali się z nimi. Rozejdźcie się z dziećmi, żeby nie zaskoczyło was życie później. Im później się rozstaniesz ze swoim dzieckiem, tym gorzej dla ciebie i dziecka. To jest słowo od Boga na ten czas. Kiedy rozstaniesz się ze swoim dzieckiem, wychowasz go najlepiej na świecie, jak dla Pana. A potem przyniesiesz go Panu i powiesz, oto produkt. Ja zaniedbałem różne rzeczy w swoim życiu jako ojciec. I nie mogę ich też odwrócić. Musiałem przyjąć plan B, który nie jest tak dobry jak plan A. Więc mówię do was jako człowiek, który popełnił grzech. Choć się starałem. Ale zgrzeszyłem. Dlatego, że w mojej głowie nie było tej jasności, że one są dla Pana. Tak, potem są naprawy. Rozumiesz? Rejestruj ten obraz w twojej duszy, abyś bez bólu rozstawał się z tym, co stare. Wiesz, o co chodzi z włosami? Mają pewną ciekawą przypadłość. Odrastają. Nie wiem, czy to rozumiesz. Taką mają przypadłość. Wszystko w twoim ciele prorokuje. Twoje włosy odrastają. I wiesz, co się robi, kiedy odrastają? Bóg ci to pokazał na Samsonie. Stara moc została ścięta. Pamiętacie, co człowiek robił, mając tą moc? Związał się z prostytutką, demolował miasta. Rozumiecie, co robił? Jak się zdenerwował, to niszczył. Gdzie był wtedy Bóg? W jego włosach. Oto Pan był z Samsonem, gdy Samson grzeszył. Oto Pan był w jego włosach, kiedy był z prostytutką filistyńską w łóżku. Oto Pan był w jego włosach, gdyż nieodwracalne są powołania i dary Pańskie. Co trzeba było zrobić, aby Samson miał nowe życie? Trzeba było zabić Pana w jego włosach. Oto Pan umarł. Oto proroctwo na temat tego, co się miało stać z Chrystusem. Oto Bóg umarł w Samsona włosach, aby Bóg zmartwychwstał w nim, w nowych jego włosach. Oto słowo o tym, że kiedy stara moc się kończy, to powstaje nowa moc. Pozbądź się wszystkiego, co stare, aby sukces stał się twoim udziałem. Niech dusza przetnie twój, niech mieści przetnie twoją duszę. Niech to przetnie. Aby sukces stał się prosty, jasny, klarowny. Aby nie było innego wyjścia, jak tylko odnosić sukcesy. Aby nie było innej mentalności. Aleluja. Bardzo proszę, żeby porządkowi sprzątnęli to. Módlcie się. Dałeś mi swój znak, bym porzucił świat. Alleluja. Serca mego dźwięk z głębi nocy. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Żyłem wiele lat,
czytaj. Biegłem ciągle w mrok, płacąc. Przed tobą czas owocowania, Kościele. Czas owocowania. W piekło wrosłem. Boże wyzwolenie skargnęło nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas owocowania. Boże wyzwolenie rozmiło cię. Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Nie bój się i nie lękaj niczego. Mój bunt, życie ci musi wyjść. Rzucam się na. Tylko bądź pilny. Pokutuję. Bądź pilny. Widzę rany twe. Bądź pilny. Pęka serce me. Wkraczasz Jezus, oj, i ratuję. Ojcze Święty, utracony, władco dusz, rzucam się na twarz, Panie wszelkiego stworzenia, wywyższamy Cię jako Twój Kościół, wywyższamy Cię, Panie, Ojcze nasz, wkraczasz Jezus mój, piękny Ojcze, piękny Ojcze, Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Boże wyzwolenie rozbiło się, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Piękny Ojcze. Boże wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Drogą na sam szczyt idę, aby słuchajcie, czas zmian. Ona mnie o to nie prosiła. Przedprorok mi powiedział. I to jest moja odpowiedzialność. Kto u niej zamówił parasol, a potem nie wywiązał się z zamówienia i nie zapłacił? Wstydź się! To oszustwo. To złodziejstwo. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech Twoje słowo będzie Twoim słowem. Choćbyś dał je na swoją niekorzyść. Zabraniam Wam nie wywiązywać się ze swoich słów. W sprawach małych i dużych. Zabraniam Wam wykorzystywać jedni drugich. Nie płacić za paliwa, za użyczanie różnych rzeczy. Jeśli coś obiecałeś, jeśli dałeś słowo, to weź drugi etat, ale to zrealizuj. Amen. To był Mesjasz, który za Ciebie umarł. Dał słowo.
Jeśli powiedziałeś, że coś od nich kupisz, powinieneś kupić, bo inaczej nie prezentujesz Mesjasza. Jeśli obiecałeś coś swojemu bratu lub siostrze, zdeklarowałeś się do czegoś, nie mów, zapomniałem, nie pamiętam, zrobię to później. Jaka cena była tego parasola? Zapłacę ci za ten parasol. Nie zapłacisz. Dlaczego? Dlatego, że ja ci zabraniam. Nie zapłacisz za żaden parasol. Zapłaci za niego ten, kto go zamówił, a nie zapłacił. Nie bawimy się w humanizm i w filantropię. Słowo jest słowo. Rozumiecie? A ty nie będziesz płaciła czyichś długów. Od płacenia długów jest Mesjasz. A ty jesteś zobowiązany przed Mesjaszem. Nie kradnij. Nie oszukuj. Nie wykorzystuj. Jak pożyczyłeś i powiedziałeś, oddam do tego dnia, a nie oddałeś do tego dnia, zacznij sobie naliczać odsetki. I przyjdź do brata i powiedz, oto przynoszę ci to, zgodnie z prawem pańskim, z naddatkiem. Nie stać cię? Przyjdź do brata i powiedz tak, oddaję się tobie w niewolę. Potrzebujesz może posprzątać mieszkanie, skosić trawnik, umyć samochód albo wyczyścić ci buty. Jestem do twojej dyspozycji, zgodnie ze słowem pańskim. Tak się chodzi w Królestwie Bożym. Kto łamie prawa pańskie, tego kark będzie złamany. Chcecie nowego? Proszę się rozstać ze starym. Jesteś ludem pańskim, ludem nabytym. Rozumiesz? Jesteśmy chrześcijanami. Nie zhumanizowanymi komunistami. Słowo Boże mówi, każdy swój ciężar poniesie. Ewa napisała, jak zginął mój kubeczek. Gdzie jest kubek? Jeśli go ukradłeś, jesteś złodziejem. Idź do Artura i powiedz, ukradłem ci kubek. Znalazł się. Derek Prince uczył, jeżeli coś ukradłeś, jesteś złodziejem. Jeżeli kogoś oszukałeś, jesteś oszustem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Wiesz, kiedy przychodzi moc do życia człowieka? Kiedy złodziej nazywa się złodziejem, oszust oszustem, kłamca kłamcą, wtedy do człowieka przychodzi moc do zmiany. A rozumiecie to? To jest bardzo, 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 bardzo ważne, co do was mówię. Kościół ginie, ponieważ nie liczy się ze Słowem Pańskim. Rozmywa się, humanizuje. Tak to nie działa przecież. Nie działa to tak. I nie będzie tak to działo w zespole apostolskim Obóz Boży. Przed nami czas owocowania. A nasi liderzy ze mną na czele będą rozliczać każdego z nas. A wy rozliczajcie mnie. Kto z was jest w stanie udowodnić im grzech, zapraszam. Na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, opierając swoje słowo, zarzucając mi cokolwiek, ukorzę się i zmienię swoje życie. I musisz brać ze mnie przykład.